No to który Putin to prawdziwy Putin? Pierwszy, drugi, a może trzeci? Dajcie znać w komentarzach. Ja obstawiam jedynkę. Zobaczcie, jak potaniała ropa ostatnimi dniami. Ja czekam teraz na spadki na stacjach benzynowych. Czy się doczekamy? Prezydent USA Joe Biden podpisał ustawę o odtajnieniu informacji związanych z pochodzeniem koronawirusa. Tak więc już w najbliższym czasie dowiemy się, do jakich ustaleń doszedł rząd USA w kwestii pochodzenia koronawirusa. Düsseldorf pokazuje różnorodność i okazuje szacunek Niemcom i imigrantom. Białoruś utworzyła nagrodę dla obrońców wolności słowa imienia Czeczki na cześć polskiego dezertera. No zobaczcie, bo to już jest hit, czym prasa nas karmi. Negatywnymi skojarzeniami z Polakiem. Ja się osobiście polskości nie wstydzę, jestem dumny i nie mogę się z tym zgodzić. Bo każdy naród ma wady i zalety. Ale widzę, że komuś zależy, żeby skupić się na tych wadach i je jeszcze wyolbrzymiać. Bo jeśli 100 razy powie się nieprawdę, to w końcu ona staje się prawdą. Zobaczcie, kraj wściekłych ludzi, podejrzliwy jak Polak, uciekły z dusznej Polski, prawdziwy Polak, psychopolak, Holokaust, Polacy, Żydzi, sprzątała mu polskich panów. Wszystko ma negatywny wydźwięk i tak ma być. Naprawdę nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy jacyś gorsi, źli. Wystarczy trochę dłużej poprzebywać za granicą i można stwierdzić, że ta Polska wcale nie jest taka zła. A ten nagłówek Kokoland? W ogóle co to znaczy? Od koko? Albo tutaj męczarnia zwana Polską. W Polsce w Poznaniu powstał pierwszy garnizon sił zbrojnych USA. Będzie to pierwszy stały garnizon wojsk amerykańskich w Polsce, a 8 w Europie. Dzisiaj nad polskim niebem jest tłoczno, a tu przybliżenie, co dzisiaj na nim lata. Chciałem podsumować wizytę Xi Jinpinga w Moskwie. Jeśli tak dalej pójdzie, to już niedługo Putin będzie czuł się jak Łukaszenka. W kwietniu przewodnictwo w Radzie ONZ przejmie Rosja, a tym samym Władimir Putin. Nie mam więcej pytań.